Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, jestem koordynatorką wspomnianego programu, a dziś będę moderowała nasze spotkanie. Baw się z uczniami łamigłówkami językowymi to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Karolina Prus-Wiżbicka. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo z niego korzystają, bardzo się cieszę. Mogą to Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi sygnał, ja postaram się pomóc już gdzieś w indywidualnych rozmowach. I na zakończenie chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteśmy tak dużą grupą dzisiaj na spotkaniu i możemy się spotkać w tej wirtualnej rzeczywistości, ale jednak spotkać. Życzę owocnego spotkania, przekazuję dowodzenie naszej prowadzącej. Dzień dobry, witam wszystkie panie. Spotykamy się po raz drugi już ze mną. Znaczy spotykają się panie, pewnie część z pań spotyka się po raz drugi już ze mną w takiej formie, część z pań znam z warsztatów i także witam znajome panie. Dzisiaj będziemy zajmować się edukacją językową. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób zaproponować dzieciakom właśnie pracę nad materiałem językowym w przestrzeni klasy, i wykorzystując współpracę między dzieciakami i tworząc jakby przestrzeń też do tej współpracy. Powtarzając to, co dostały panie w wysłanej przez organizację informacji, właśnie pojawi się tutaj kilka aktywności, które będą związane konkretnie z edukacją językową. Dla pań, które mnie nie znają, jeszcze się króciutko przedstawię. Nazywam się Karolina Prus-Wiżbicka. Pracuję z uczniami w szkole Montessori warszawskimi. Poza tym od kilku lat już współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, głównie przy warsztatach matematycznych i także w warsztatach we współpracy z rodzicami i przy programie Nauczycielka Pierwsza Klasa internetowym jako mentorka. Nie chcąc długo przedłużać tego samego wstępu, czym będziemy się zajmowali, przejdźmy już może do kolejnego slajdu. Część z pań, która była na poprzednich prowadzonych przeze mnie webinarze, po raz kolejny zobaczy ten sam slajd, który jest podobnie jak w przypadku edukacji matematycznej, ważne też są te zasady w przypadku edukacji językowej. Czyli zanim zaproponujemy dzieciakom jakąś zabawę, musimy zastanowić się, na ile jest ona sensowna i na ile pokrywa się z celami, które chcemy zrealizować podczas zajęć, żeby to nie było coś przypadkowego, co ma nam zapełnić dziurę w lekcji, tylko rzeczywiście, żeby dzięki tej zabawie dzieci albo zainspirować do pracy z kolejnym materiałem, na przykład na kartach pracy, bądź żeby to było podsumowanie właśnie pracy z kartami, z którymi wcześniej będą pracowały. Zasady. Tak? Dobieramy odpowiednią grę, zabawę do celu, jaki chcemy zrealizować. Bardzo ważne jest przygotowywanie materiałów. Niestety kserowanie kartek dużo łatwiejsze. Tutaj, jeśli już przygotowujemy materiał do zabawy, musimy pamiętać o uczniach, jaką mamy liczbę uczniów. Musimy przewidzieć też sytuację, że kogoś może nie być, czyli dobrze odliczyć ten materiał i zastanowić się, co zrobimy, gdy tych uczniów będzie mniej. Bardzo ważne są polecenia. Proponuję, szczególnie przy pierwszych próbach wprowadzania jakichś aktywności, zapisać sobie polecenia. Wtedy nie będziemy wykraczać poza tą treść polecenia, nie zgubimy się, będziemy mogli w jasny sposób króciutko przedstawić dzieciom, o co nam chodzi.
To, co ważne też przy prowadzeniu gier, zabaw, sprawdźmy, czy dzieci zrozumiały dobrze to, co im proponujemy. Poprośmy na przykład o parafrazowanie tego, co powiedzieliśmy, ewentualnie dopowiedzenie czegoś przez uczniów, wytłumaczenie, żeby między sobą dzieci sobie wytłumaczyły, jeśli czegoś nie rozumieją. Bardzo dobrym też oczywiście pomysłem jest runda jakby wstępna, gdzie nauczyciel sam pokazuje, w jaki sposób, na czym polega ta zabawa. Dodatkowa rzecz, przygotować musimy przestrzeń. Jeśli będą to zabawy w parach czy przy ławkach, to pewnie nie ma takiego problemu. Jeśli jest to zabawa w przestrzeni klasy, musimy ławki odsunąć i tak dalej. Ja zwrócę na to uwagę już przy konkretnych propozycjach, ale to są takie rzeczy, które pewnie są jasne, tylko czasami gdzieś tam nam uciekają. To jeszcze na co zwróciły nauczycielki, które pozdrawiam serdecznie, uwagę podczas warsztatów matematycznych, to to, że kiedy dziecko dostaje materiał do ręki, ważne jest, żeby dać mu chwilę czasu, żeby z tym materiałem się zapoznało, żeby obejrzało, co ma, żeby nie poświęcić. Zanim jeszcze powiemy, tak, zanim rozpocznie się zabawa, żeby ten czas zabawy nam nie uciekł na cieszenie się tym, co mają w rękach. Dajmy dzieciom czas, niech mają ten czas, żeby oswoiły się z tym, co od nas otrzymały. I w przypadku edukacji językowej zalecam oczywiście pamiętanie o poprawności językowej w materiałach, jakiekolwiek do dzieci nie trafiają. Zasady w trakcie. Bardzo ważne, ograniczmy swoje wypowiedzi. W edukacji matematycznej z innych powodów jest to ważne. Tutaj po prostu jest to przestrzeń dla dzieci. To one mają mówić, to je mamy zachęcać, inspirować do mówienia, bo właśnie w ten sposób będą realizowały cele zabaw. I bardzo ważne, tak jak to, co wspominałam już o tym na początku, niech ta zabawa służy realizacji naszych celów. Więc podsumujmy z uczniami zajęcia, dowiedzmy się od nich, czego się nauczyli, do czego posłużyła nam ta zabawa, co z niej wynieśli, tak? Czy coś powtórzyli, czy pojawiło się coś nowego. Jeśli to była zabawa, która skłaniała ich do współpracy, to jakie mieli trudności, a jakie były fajne rzeczy godne powtórzenia. Być może będą mieli jakąś swoją własną propozycję na zmodyfikowanie zabawy. No i zaczynamy. Pierwsza propozycja, którą już część może pani znać z propozycji moich matematycznych, tutaj jest głuchy telefon, ale tym razem językowy. Zabawa wygląda w znany wszystkim sposób. Dzieciaki siedzą w kręgu, tak jak tutaj na obrazku. Jest grupka dzieci przedstawiona. Różnica polega na tym, że na podłodze porozkładane są karty z różnymi słowami. I nauczyciel, biorący udział na przykład przy pierwszej próbie zabawy, podaje dzieciom konkretne wyrazy, na przykład 5 wyrazów jednemu uczniowi na ucho, te, które mają jakąś wspólną cechę. Tą wspólną cechą może być głoska, na którą się zaczynają. Tak? Dzieci oprócz tego, że słyszą, mają możliwość też zobaczenia wyrazu, o którym mówią koledzy na ucho. Czyli jeśli ktoś nie dosłyszał, być może skojarzy też po tym, co zostało, co jest napisane, tak? Co jest napisane na kartkach. Czyli tutaj pierwsza zabawa. Na kolejnym slajdzie mają panie podsumowanie tych zasad. Czyli tak, może być to trudność ortograficzna. Mogą wyrazy łączyć się liczbą głosek, być może sylab i warto jest, żebyśmy na końcu, osoba, która ostatnia powtórzy usłyszane wyrazy, powiedziała, jak jej się wydaje, co wspólnego łączy te wyrazy. Mogą też się inne dzieci zgłosić, które mają swój pomysł. Być może część z nich powie, że była to właśnie pierwsza litera,
usłyszana głoska, a być może jest jeszcze jedno kryterium, na które byśmy nie wpadli, które dzieci odkryją. Inną możliwością też w tej zabawie jest to, że będziemy rozkładali zamiast wyrazów same sylaby na podłodze. Na dużych kartkach A4 same sylaby. I dzieciaki usłyszą kilka słów, może trzy, które będą zawierały w sobie część sylab rozłożonych na podłodze. I zadaniem oczywiście na końcu będzie przyjrzenie się i usłyszenie w tych właśnie wyrazach sylab, które są rozłożone na podłodze. Czyli znowu bardzo ważnym elementem jest podsumowanie. Tutaj to, co mi się podoba w tej zabawie, to jest połączona ta właśnie analiza słuchowa z analizą wzrokową wyrazów. I myślę, że to jest takie ćwiczenie, które akurat rzadko się zdarza, żeby te dwie rzeczy rzeczywiście współistniały jednocześnie przy takich zadaniach grupowych. Kilka jeszcze takich podobnych propozycji tutaj będzie. Potrzebne są nam kartki z zapisanymi wyrazami lub obrazki. Wersja z obrazkami może być rzeczywiście troszkę już inna, tak dla innego etapu i inny być może cel wtedy będziemy miały. I ustawione oczywiście w kręgu krzesła. Poza tym to wszystko z tego, co musimy przygotować. Proponuję wykorzystywać na przykład też wyrazy, które mają Państwo w podręcznikach, zaproponowane jako wyrazy kluczowe przy konkretnych tematach. Jeśli to będzie klasa pierwsza, tak, to przy każdej literce jest zbiór słówek, które się znajdują na stronie. Możemy je jakby powtórzyć też w tej zabawie. Podaj iskierkę, tutaj też miałyśmy w wersji matematycznej, gdzie nauczycielki powiedziały, że to jest świetny pomysł właśnie na zabawę też w obszarach językowych, ale też przyrodniczych i tak dalej. Dla pań, które nie wiedzą, na czym polega zabawa, dzieci siedzą w kręgu, są dwie drużyny, tutaj jest, jak widać na prezentacji, jest chłopiec o brązowych włosach, to jest jego drużyna i chłopiec o żółtych włosach, to jest jego drużyna. Jest wybrany jeden uczeń, jedna uczennica, to może być też nauczyciel, który ma woreczek. W woreczku są różne słowa. I tutaj też, znowu podobnie jak przy tamtej zabawie, wybieramy słowa, które będą dla nas istotne podczas zajęć. Być może to będą wyrazy, które będą rozpoczynały się określoną głoską, być może będą miały podobną liczbę sylab i ustalamy kryterium. Tak, należy podać iskierkę, czyli uścisnąć rękę koleżanki, kolegi, jeśli wyraz, który przedstawiciele grupy, chłopiec tutaj o brązowych włosach i o blond włosach, zobaczą na karteczce wyraz rozpoczynający się od litery K, od głoski K. I jeśli zobaczą taki wyraz, to muszą podać iskierkę. Iskierka zostaje podana i punkt otrzymuje drużyna, która jak najszybciej podniesie, tutaj akurat jest chorągiewkę, do góry, a może to być też po prostu ręka. Czy jasne są zasady tej zabawy? Dwie drużyny. Dzieciaki poza przedstawicielem, czyli chłopcem o brązowych włosach i o blond włosach, reszta dzieci ma przymknięte oczy, zamknięte, żeby nie widziały reakcji na wyraz już swoich przedstawicieli, tylko poczuły właśnie ten sygnał podania iskierki. I ostatnia osoba podnosi rękę do góry. Czy dla Pani jest jasna zasada tej zabawy? Tutaj proszę, jeszcze jest kilka, jest rozpisana informacja o tej. Jeszcze raz powtórzę. W aktywności biorą udział dwie drużyny. Z woreczka losowane są wyrazy. Mogą być obrazki, a mogą być też nazwy, różne nazwy
Mogą, przepraszam, mogą być obrazki lub mogą być wyrazy. I pierwszy uczeń, przedstawiciel grupy, podaje iskierkę zgodnie z przyjętymi kryteriami. Na przykład mówimy, że podajcie iskierkę, jeśli w wylosowanym wyrazie będzie liczba sylab 2. Tak, czyli jeśli to będzie domek, to przedstawiciel grupy poda iskierkę koledze, koleżance. No tutaj pani Daniela ma pomysł, że jeszcze można zrobić modyfikację, czyli podajemy iskierkę na tak, jedno uściśnięcie, dwa uściśnięcia, jeżeli nie. Tak, czyli zawsze jest jakaś reakcja na to, co dzieci losują z woreczka. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Wart, myślę, że sprawdzenia. Musimy też pamiętać o dzieciach, które są wrażliwe dotykowo. Być może będą reagowały już na lekkie muśnięcie, a być może nie. Tak, warto spróbować jasno określić zasady. I to chyba tyle, bo wydaje mi się, że reszta pań. Pani Iwono, czy teraz już troszeczkę jaśniejsze? Dziękuję. Bomba językowa. Tutaj kolejna zabawa. My siedzimy z dzieciakami w dwóch rzędach. Siedzą dzieci na krzesełkach w jednym rzędzie i naprzeciwko nich lekko po skosie, tak żeby mogła bomba chodzić zygzakiem, siedzi druga drużyna. Tutaj to jest bomba. W moim przypadku mam taki licznik czasu, który w różnych odstępach daje sygnał wybuchu delikatnego. Tak, to może być też na przykład licznik do jajek, może być jakieś inne urządzenie, które będzie odmierzało czas i które będzie wyraźnie dawało sygnał, że ten czas został przekroczony przez dzieci. Bomba polega na tym, że dzieciaki zaczynają znowu z kryterium podanym przez nauczyciela. Podawajcie słowa, które rymują się na przykład ze słowem, nie wiem, domek. Tak? Domek, powiedziała Ala, przekazała koleżance bombę. I koleżanka z drużyny przeciwnej powiedziała na przykład Tomek. Dziękuję za odpowiedź. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Gra rzeczywiście kumuluje duże napięcie. Ja mam swoją bombę z takiej gry, której gotowe już wydanej przez jedną znaną firmę, nie będę podawała jej nazwy, ale jeśli panie wrzucą w internecie nazwę właśnie bomby językowej, to powinna wyskoczyć gdzieś właśnie taka zabawa z sylabami też z konkretnej firmy i tam właśnie jest załączona taka tykająca i wybuchająca w różnych odcinkach czasu bomba. Polecam duże napięcie między dzieciakami i dużo frajdy. Dzieci podają sobie sukcesywnie tak do przeciwnej drużyny tą bombę. W momencie, w którym bomba wybuchnie, punkt otrzymuje drużyna, która tej bomby nie trzyma aktualnie w rękach. Możemy kontynuować z tym samym kryterium tą zabawę lub możemy zmienić kryterium na przykład na albo inne słowo w przypadku rymów, albo na przykład znowu głoski, litery, albo wyrazy związane z jakąś częścią mowy. Będziemy mówić czasowniki teraz, a teraz będziemy mówić przymiotniki opisujące na przykład osoby. Wyrazy nie mogą się powtarzać. O, tutaj pani Arleta podała właśnie nazwę gry. Tutaj mają znowu rozpisaną zasadę. I ta bomba wraca, tak? Ona
idzie zygzakiem w jedną stronę, a następnie wraca z powrotem. Dzieciom bardzo się podoba. Można też z samego już narzędzia tej skorzystać także w kręgu z dziećmi, gdzie już nie będziemy ich dzielić na zespoły, po prostu będą podawały sobie w kręgu tą bombę. To nadal w tym momencie nadal ta gra będzie dzieci inspirowała do szybkich odpowiedzi, będzie dużo emocji, okrzyków, bardzo pozytywnych. Kolejna zabawa, tym razem dwie kostki. Tutaj akurat na rysunku są przedstawione wyrazy widoczne dla dzieci one są niewidoczne. Można grać w tą zabawę w zespołach kilkuosobowych. Mogą grać dzieci w parach i jest sędzia jeden, który z nimi siedzi w ławce, a możemy też my jako nauczyciele prowadzić tą zabawę spod tablicy. Na jednej kupce są właśnie wyrazy wybrane przez nas, a i do tego mamy dwie kostki. Na kostkach mamy opisane kryteria, które będą ważne przy grze w tą zabawę. Na każdej ściance będzie informacja, czy chodzi nam o sylaby, czy głoski, samogłoski, spółgłoski, czy należy znaleźć rym do słowa, czy należy policzyć, ile jest liter. Tak, czy należy policzyć, ile jest sylab, ile jest głosek i je wymówić głośno, czy ile jest samogłosek i wskazać je, czy pokazać, ile jest spółgłosek i je wskazać, czy chodzi o rym, czy chodzi o powiedzenie, jak ile jest liter. I w przypadku na przykład słowa kotek, gdybyśmy wylosowali z tą kostką sylaby, wiadomo, kotek, mamy dwie sylaby, tak, dostajemy punkt, nasza jest karteczka z nazwą kotek. Tutaj jest druga kostka. Druga kostka mówi nam, które otrzymamy z tych wszystkich słów, które są przygotowane, która kartka będzie dla nas. Czy pierwsza, druga, trzecia, czy czwarta, czy piąta, czy szósta. Więc jedną kostką losujemy, które słowo, drugą kostką losujemy, jakie kryterium trzeba podać. Tutaj pani mówi, że też na zajęciach wyrównawcze w małych grupach. Ta myślę, że też się by sprawdziła gra i w większej grupie, z tym, że trzeba mieć przygotowanych trochę materiałów, tak już na jedną ławkę. Gdybyśmy chcieli to zrobić rzeczywiście z całą klasą, to nauczyciel podawałby po prostu konkretny jeden wyraz, a dzieci miałyby tylko tą jedną kostkę u siebie na ławce i już rozgrywałyby tą rozgrywkę w parach. Mogłyby, tak? Z tą jedną kostką, mówiącą, co mają podać konkretnie na zmianę. I mogłyby na przykład do tego uzupełniać obok kartę pracy. Z tymi wyrazami, gdzie te wyrazy miałyby odnaleźć na karcie pracy i wpisać konkretną informację. Tutaj są jeszcze raz powtórzone zasady tych dwóch kostek. Wyskacz alfabet. Być może pani już kiedyś bawiły się w tą zabawę. Widziałam ostatnio filmik też w jakiejś szkole zagranicznej, gdzie była właśnie z rozsypanymi literami alfabetów, tylko w kolejności. Tutaj jest taka bardzo schematyczna, ona oczywiście może mieć jakiś ładny kształt, te litery mogą być napisane kredą na boisku przez same dzieci. Zalecam, żeby były one jednak w kolejności alfabetycznej. I pierwsza oczywiście zabawa może być zwykłym skakaniem w kolejności alfabetycznej po literach, tak? Czyli każde dziecko przeskakuje zgodnie z kolejnością alfabetyczną po literach. Tutaj akurat nie powstawiałam liter takich jak on, one oczywiście mogą się pojawić tutaj
i zachęcam do wstawiania też innych i tych polskich naszych właśnie znaków. Tutaj przy kolejnej zabawie, którą możemy realizować z tą grą, akurat tamte literki możemy zasłonić. Kolejną zabawą poza wyskakiwaniem liter w kolejności może być skok na konkretną pierwszą literę. Uczennica skacze na pierwszą literę i podaje słowo rozpoczynające się na tą literę. Następnie skacze na kolejną literę, nie podając już tego słowa. Kolejny uczeń skacze na literę A, podaje słowo podane przez koleżankę, skacze na literę B, dodaje swoje słowo, skacze na literę C, D i F, G, H, nie podając już słów, przepraszam. I tak do litery Z. Czyli jednocześnie dzieciaki wyskakują litery, podają słowa rozpoczynające się na literę, na którą jest ich kolejność, więc trzeba pamiętać, być uważnym, co przed chwilą powiedział kolega, a z drugiej strony pamiętać, że za chwilkę będzie moja litera i zastanowić się, jakie słowo ja mogę tutaj dodać do tych wszystkich podanych już przez kolegów i koleżanki. Myślę, że to jest dość proste do realizacji. Zachęcam do realizacji tego na przykład na powietrzu, gdzie dzieci same najpierw przygotują, właśnie korzystając z kredy, przygotują kolorową do wyskakiwania planszę, a następnie będą z niej korzystały. Być może za chwilę się im też obudzą inne skojarzenia i inne pomysły na wykorzystanie tej planszy. Wyskacz wszystkie głoski, litery z podanego wyrazu. Super, dziękuję Pani Danielo. Mam takie poczucie, jak przygotowywałam te ćwiczenia, że cały czas, jak się pojawia rzut jakiegoś pomysłu, to w głowie już kręcą się kolejne aktywności, które można by było dołączyć do tego. Więc tutaj być może część z tych rzeczy, które Panią zaproponuję, zainspiruje do kolejnych do wykorzystywania kolejnych podobnie tego materiału i konwencji rozszerzania. Żywy alfabet. To podejrzewam, że część z Pań już pracowała z tym ćwiczeniem. Dzieci otrzymują jakąś konkretną literę. Tutaj też Pani jeszcze dalej podają dodatkowe pomysły. Zachęcam do czytania. Żywy alfabet. Każde dziecko otrzymuje jedną literę alfabetu. Możemy na początku przykleić dzieciom te literki na kartkach na plecach i na przykład należy dowiedzieć się, jaką mam literę, tak? I zasada jest taka, że trzeba podejść do kolegi i musi on mi powiedzieć, pomiędzy jakimi literami stoi moja litera. I jak już się dowiem, jaką mam literę, to siadamy właśnie w kręgu zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Potem dostajemy kartoniki z literkami, które otrzymaliśmy od nauczyciela. I dostajemy kartoniki od nauczyciela z literkami. I pierwsza zabawa, nie wiem, czy kiedyś Panie próbowały, właśnie takiej aktywności, podajemy dzieciom krótki wyraz. Na przykład dom. I zadaniem dzieci jest zadanie dla dzieci jest takie, że muszą wstać dzieci, których z których liter zbudowany jest ten wyraz i bardzo szybko zrobić kółko wokół swoich kolegów i mają za zadanie wrócić na swoje miejsce. I oczywiście nie liczymy punktów, ale zawsze możemy powiedzieć tak, super, ty byłeś pierwszy, ty byłaś druga, ty byłaś trzecia albo ty byłaś pierwsza i tak dalej. Następnie możemy też zmienić
możemy, dzieciaki mogą sobie podać kartoniki, bo wiadomo, że najczęściej będą wstawały nam pewnie samogłoski, więc dzieci mogą podać koledze obok swój kartonik, żeby teraz każdy miał inną literkę i znowu podajemy kolejny wyraz. I dzieciaki muszą okrążyć koło i usiąść na swoim miejscu jak najszybciej. Te, które wysłuchają w wyrazie literę, którą trzymają w ręku. To jest pierwsza zabawa, która jest siedząco biegająca. Kolejną zabawę, którą na pewno też panie część pani mogła stosować. Dzieciaki już biegają ze swoimi literami. Prosimy dzieci, żeby połączyły się ze sobą w pary, na przykład budując przepraszam, budując konkretne sylaby, a następnie z tych sylab mogą stworzyć wyrazy. Możemy też prosić, żeby usiadły dzieci, które mają samogłoski, podniosły się dzieci, które mają spółgłoski i dużo podobnych poleceń. Na początku do oswojenia się z literą, a następnie dzieciaki właśnie zaczynają się już ze sobą mieszać, łączyć wyrazy, swoje litery, w tym właśnie biegając po sali. Kolejną już bardziej skomplikowaną wersją jest połączenie, na przykład prośba, żeby dzieci połączyły się w grupy 4-5-osobowe i z tych liter, które znajdują się w grupie, żeby zbudowały nam jakieś zdanie, czyli litera, którą ma Tomek, na przykład litera K, będzie pierwszą literą jednego z wyrazów zdania. Litera na przykład Jasia będzie drugą literą ze zdania, którą zbudują, które zbudują. Tak? Czyli przypuśćmy, tutaj jest grupa KARO i na przykład to będzie zdanie Karola auto robi obroty. Może być takie zdanie, które nie do końca może jest, ma jakiś konkretny sens. Oczywiście zachęcamy dzieciaki do zdań, które będą sensowne. Kolejną propozycją też do zespołów kilkuosobowych jest to, żeby dobrały się z kolegami w takie grupy, żeby już było zbudowane jakieś słowo. I na przykład tutaj jest taka grupa osób, które buduje jakie słowa? Czy któraś z pań może odnaleźć właśnie w tych literach słowo, które jest budowane? Może być kino. Mogą być Maki, może być Karina. A ze wszystkich? Powiem, że idzie, że kierunek jest jak w zegarku. O, dziękuję bardzo, pani Kasia była pierwsza. Makaronik. I tutaj też zachęcam właśnie do takich łamigłówek. Jeśli pokażemy dzieciakom wzór takiej łamigłówki, że ustawiają się na przykład, że dzieciaki znają, wiedzą, jaki wyraz będą budowały, ale ten wyraz będzie stanowić zagadkę dla ich kolegów, to mogą stworzyć na przykład w grupach 4-5-osobowych taki rozsypany wyraz i pokazują tylko swoje tabliczki z literami i koledzy mają dość, jaki wyraz zbudować można z zaproponowanych przez nich liter. Tutaj należy pamiętać o tym, że powinno być w takiej grupie żywego alfabetu trochę więcej samogłosek. Być może pominiemy niektóre spółgłoski,
dajmy dzieciakom albo po dwie litery, na przykład. Mogą to też być zamiast liter już sylaby, gdzie będą z tych sylab budowały wyrazy. Ta gra jest bardzo, znaczy przy organizacji tej gry trzeba bardzo właśnie przemyśleć, o co nam konkretnie chodzi. Być może skoncentrujemy się tylko na budowaniu krótkich zdań. Być może skoncentrujemy się tylko na ćwiczeniach typu niech wstaną litery, które budują słowo kino. Niech podniosą rękę litery osoby z literkami, które budują słowo makaronik. A być może będziemy właśnie chcieli, korzystając z tego żywego alfabetu, właśnie już tworzyć pierwsze krótkie wypowiedzi, takie krótkie zdania tworzone przez naszych uczniów. Tutaj w skrócie zasady i być może jeszcze jakieś rozszerzenia. Jeszcze inną opcją na żywy alfabet jest takie ćwiczenie. Podejrzewam, że większość z Pań razem do swoich podręczników otrzymujecie Panie taki gotowy alfabet demonstracyjny. Możemy też z niego skorzystać przy organizacji tego ćwiczenia. Możemy rozłożyć taki alfabet zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Oprócz tego dzieci mają na kartkach napisane swoje imiona i nazwiska. I na początku prosimy je, żeby ustawiły się przy literach, które właśnie rozpoczynają ich nazwisko. I następują tutaj wariacje właśnie związane z przestawianiem karteczek, gdzie ktoś musi je później uporządkować, bądź uporządkować właśnie nazwiska. To jest taka zabawa znowu na kolejność alfabetyczną, ale też tutaj dzieciaki trochę już to znają, bo kojarzyć się im to może właśnie z kolejnością w dzienniku, tak? Czyli trochę już wiedzą, kto kogo powinien akurat, jeśli chodzi o nazwisko, stać przy tej linii. Więc to też może być dla nich odpowiedzią. I tutaj jest jeszcze jedna opcja, którą mogą sobie panie będą mogły później jeszcze doczytać, związana właśnie z imionami. Co zrobić z imionami, szczególnie kiedy się te imiona powtarzają, a też chcemy jeszcze skorzystać z tego alfabetu demonstracyjnego. Możemy zakrywać część liter z tych wszystkich liter, żeby troszeczkę utrudnić tą zabawę. Część liter może być odkryta, potem możemy zakryć cały alfabet i tylko odkryć pierwszą i ostatnią literę, żeby dzieci wiedziały, gdzie jest początek, może też środek i koniec. Być może warto zaznaczyć te litery takie jak ci, si w alfabecie. I tutaj jest właśnie kolejna opcja na wykorzystanie już materiału, który często Panie mają gotowy, dodawany do podręczników. Inna zabawa. Tutaj proponuję wyjść na podwórko. Teraz robi się coraz cieplej. Zachęcam też do zabawy na podwórku. Jeśli na podwórku, to należy przygotować takie solidniejsze kartoniki z sylabami, żeby wiatr nam nie zwiał kartek. Jeśli w sali gimnastycznej, to mogą to być kartki A4. I mamy tutaj na kartkach właśnie sylaby rozrzucone. I dwie drużyny. Dwie drużyny stoją w równej odległości, mogą być trzy drużyny, stoją w równej odległości od grupy karteczek z sylabami. Zadaniem dzieci jest wybranie jednego przedstawiciela, który w jednej rundzie będzie biegł do konkretnej sylaby. Nauczyciel podaje słowo i zadaniem ucznia jest dobiegnięcie do sylaby, która jest elementem tego słowa, która buduje to słowo. Niekoniecznie to musi być pierwsza sylaba, to może być kolejna. Może być to środkowa sylaba, może to być ostatnia sylaba. Koledzy z drużyny mogą podpowiadać
z jakich sylab zbudowane jest to słowo, ale to tylko przedstawiciel drużyny biegnie równocześnie z dwóch drużyn, tak? Czyli kto z nich będzie pierwszy i dobiegnie do konkretnej sylaby. Może się okazać, że będą tutaj leżały dwie sylaby budujące słowo i należy tą karteczkę podnieść do góry. Czyli sygnałem otrzymania punktu będzie podniesienie kartki do góry. Ważne jest, żeby dzieci przy kolejnym wyrazie, przy kolejnej turze wymieniały się, czyli nie jest tak, że zawsze biegnie najszybciej biegający, najszybszy uczeń i najbystrzejszy, tylko wszyscy mają szansę zaistnieć w tej zabawie. A podpowiadamy nawet być może jesteśmy w stanie dostrzec, gdzie leży konkretna sylaba i podpowiadamy koledze, biegnij prosto, nie, nie ta, tak, podnieś tą obok. I to jest jedna właśnie z propozycji zabawy. W taką zabawę miałam okazję się bawić z dzieciakami. Dużo emocji, biegania, wślizgi na konkretne sylaby. Naprawdę dużo się dzieje. Zachęcam. Bardzo, bardzo rzeczywiście taka bardzo pozytywna, energetyczna rzecz. Tutaj mają panie rozpisane jeszcze inną opcję, gdzie nadal korzystamy z liter alfabetu. Możemy na przykład prosić o łączenie drukowanej wersji z wersją pisaną. Możemy też na przykład prosić o to, podawać na przykład literę R i zadaniem uczniów jest dobiegnięcie do kolejnej z alfabetu. Więc jeszcze wersja z literami, z dobieganiem. Tutaj pani jeszcze Daniela kolejny raz proponuje jeszcze jedną modyfikację. Wylosuj sylabę i podaj wyraz, który się na nią zaczyna, kończy. I tutaj jest inna już kompetencja uczniów, tworzenie trochę dłuższych wypowiedzi. To proponuje zadanie dla dzieci starszych. Plotka. Dla dzieci starszych, dlatego że może być im łatwiej spontanicznie stworzyć jakąś historyjkę, którą będzie łatwo im zapamiętać i przekazać dalej. Z dziećmi młodszymi lepiej jest, gdy mają czas jednak na przemyślenie historii albo gdy rzecz jest z nimi związana, o której mówią. I nie muszą wymyślać na bieżąco tej historii, szczególnie przy takim napięciu, które rodzi się podczas tej zabawy. Zabawa polega na tym, że znowu otrzymujemy jakąś literę. Tutaj kolega w oblond włosach otrzymał literę T. I zadaniem każdego dziecka jest wymyślenie, co to jest, czym jest to T. Musi to być oczywiście rzecz, która się rozpoczyna od tej litery. I tutaj kolega wymyślił, że kolega, który ma na imię Michał, wymyślił, że jest to traktor. I mówi swojemu drugiemu koledze, to jest mój traktor, dostałem go od taty, kupił mi go, gdy wyjechał do pracy do Niemiec. Zbieram traktory. Czyli szybko wymyślił krótką. Zakładamy, mniej więcej mówimy, jak ta historyjka powinna wyglądać, jak długa być i powtarza on swojemu koledze właśnie tą historię i on otrzymuje od niego tą tabliczkę z literką T. Michał dostaje od swojego kolegi o brązowych włosach jego tabliczkę z jego historią. I dzieciaki, następuje wymiana, czyli teraz tabliczka z T od Michała powędruje do kolejnego kolegi przy pierwszej zmianie. Tak? Zadaniem tego kolegi będzie powtórzenie i powiedzenie swojemu koledze, skąd ma tą tabliczkę. Tak, to jest traktor Michała.
Dostał go od taty. Coś mówił, gdzie go tata kupił, ale nie pamiętam. Zbiera tory. Ten traktor jest czerwony. Zachęcam do dwukrotnych, trzykrotnych zmian, nie większych, bo już dzieci rzeczywiście mogą zacząć się gubić, co jest czyje i dlaczego. I po tych zmianach siadamy w kręgu i każdy jest z czyjąś tabliczką. I sprawdzamy, co z tego wyszło. Kto pamięta, od kogo, czyja to jest tabliczka i jaka jest z nią związana historia. Bardzo fajne rzeczy tutaj wychodzą. Oprócz takiej zabawy językowej, tworzenia historii, myślę, że jest też wart pochylenia się temat związany właśnie z plotką. Co się dzieje, gdy pewna informacja przechodzi przez kilka osób, jak może się zniekształcić. Może czasami ktoś celowo coś do siebie doda. Tak? Tutaj Michał nie wspominał, jakiego koloru jest traktor. Kolega już dodał od siebie, że traktor jest czerwony. Być może kolejna osoba dodałaby inną swoją historię. Tak? Czyli każdy uczeń ma swoją historię związaną ze swoją plakietką z literą i podaje dalej koledze. Robimy jakieś trzy zmiany, żeby ta historia przeszła przynajmniej przez troje dzieciaków. Tutaj mają panie rozpisaną tą zabawę. Jeszcze raz dla powtórzenia, żeby później jeszcze sobie spojrzeć i przypomnieć. Bawiłam się w tą zabawę i z dziećmi, i z dorosłymi, i w obu sytuacjach było dużo radości. Zarówno przy zabawie z nauczycielami, jak i z dzieciakami. Pętla językowa. Pętla językowa to jest zabawa, którą możemy zorganizować z całą klasą, bądź też dzieciaki pracują na przykład, każdy ma swoją kartkę z tymi samymi literami i mają kilka wyrazów na kupce, które będą losowane przez sędziego, który z nimi siedzi lub wyrazy losuje nauczyciel i przyczepia na tablicę. Co tutaj jest ważne? Coś, o czym też będę mówiła później, co dotyczy edukacji Montessori. Tutaj ma dziecko na początku możliwość zobaczenia wizualnie całości wyrazu, a potem rozłożenia go na elementy i odszukania tych elementów w pętli. Czyli nauczyciel pokazuje na tablicy kartkę z zapisanym wyrazem, a zadaniem dzieci jest jak najszybsze obrysowanie liter, które budują ten wyraz. I kto zrobi to pierwszy, podnosi rękę, a jeśli korzystają pani na przykład z sygnalizacji zielonego, czerwonego, żółtego światła, to sygnalizuje nam to konkretnym światłem, że zadanie zostało wykonane. Następnie podajemy kolejne słowo. Oczywiście należy stworzyć taką pętlę z takimi literami, w których będą literki, które są nam potrzebne do przeprowadzenia właśnie całego ćwiczenia. I może się okazać, i do tego zachęcam, że ostatnim elementem będzie samemu zbudowanie wyrazu z liter, które nam zostały w pętli, tak? Czyli przewidzenie jakby kontynuacji całości gry, że na koniec jeszcze dzieci będą musiały wyłonić z tych ostatnich literek wyraz. Ta gra, nie wiem, czy panie pamiętają, kiedyś była taka w dzieciństwie gra, w którą ja się bawiłam, tylko ona była związana z liczbami, gdzie odrysowywało się dłoń swoją na kartce i wpisywało się w różnych miejscach na dłoni różne liczby, od 1 do 50.
i siedziało się z dzieciakami w kręgu. To była taka zabawa na pochmurne popołudnia. Wpisywało się w różne części tej dłoni na rysunku liczby i ktoś zaglądał mi przez ramię, mówiąc mi: znajdź trzy. I w tym czasie robił takie kuleczki wokół swojej dłoni. W momencie, kiedy ja szukałam właśnie tego, tej trójki. I kiedy ja szukałam trójkę i brałam ją w kółko, mówiłam stop, to ta osoba się zatrzymywała. I wygrywała osoba, która jak najszybciej to kółeczko zrobiła w te kulki. Oczywiście trzeba było ustalić wielkość kulek, czy w środku są puste, czy nie, czy można robić gigantyczne kule takie, czy muszą być obok siebie malutkie kulki. I to też taka zabawa, którą można zaproponować dzieciom. Nie wiem, czy panie kiedyś próbowały właśnie w taką zabawę w dzieciństwie swoim się bawić, ale zachęcam, bo naprawdę to też mogą dzieci w ławkach już bez naszego udziału zrobić pętla i właśnie mają sobie podawać konkretną literę, którą muszą odnaleźć i mówić stop, kiedy ją znajdą. Tylko oczywiście pętle powinny inaczej już wyglądać, tak? Inne powinno być rozłożenie literek w jednej i w drugiej pętli u dzieciaków. Na razie jest. Czy na razie jest wszystko jasne? Celowo rozpisałam jeszcze te zasady. Ta formuła webinaru jest trochę trudna, bo nie widzę twarzy pań, więc nie wiem, nie widzę tego zrozumienia bądź pytań na twarzach wymalowanych. Kolejna rzecz. Chciałabym, żeby panie się teraz przyjrzały tym wyrazom, które tutaj są rozpisane. Proszę się przyjrzeć tym wyrazom. Teraz je zasłonię. I wyjaśnię, na czym polega zabawa. Tak? Uczniowie podzieleni są na zespoły. Nauczyciel rozkłada wyrazy lub obrazki. Zadaniem uczniów jest zapamiętanie jak największej liczby wyrazów. Wspólne zapisanie ich na kartonach. Tak? Czyli znowu jest inna aktywność potrzebna. Zapamiętuje pewien wzór, w jaki sposób tak zostało zapisane słowo. Zapamiętuje słowo i muszę je teraz zapisać. Tak? Czyli kolejna trudność odtworzenia tego, co widziałam, ale już tego nie widzę. Tak jak w przypadku pętli, cały czas patrzyłam na ten wyraz i widziałam konkretne litery. Musiałam je tylko rozbić, tak? Tą analizę przeprowadzić, to teraz będzie nie tylko analiza, ale też i synteza właśnie przy tym tworzeniu tego zapisu. I tutaj tak zalecam, żeby właśnie każda osoba z zespołu musiała zapisać chociaż jeden wyraz z tego. Ostatnio w jakimś programie słyszałam informację, że z takiego chaosu różnych wyrazów jesteśmy w stanie zapamiętać 8. Ciekawa jestem, która z pań zapamiętała aż tyle. Tutaj jeszcze pani na przykład, pani ona podpowiada, że może być to związane tematycznie konkretnie. Coś, co rzeczywiście jeszcze pomoże dzieciakom w pamiętaniu o czymś. 8. Pani Kasiu, zapamiętała pani 8? Pokażę jeszcze raz te słowa.
żeby mogła nie sprawdzić. Za duża była przerwa, też ja zagaduję. Dzieci mogą mieć też swoją strategię na przykład przy tej zabawie. Mogą się podzielić, mogą panie też je zachęcać. Wymyślcie, jak to zrobić, żeby zapamiętać jak najwięcej. One mogą też, dzieciaki, chodzić między tymi wyrazami. Nie tylko je zobaczyć, ale przejść się wokół nich, tak? Zobaczyć je od góry, obejść. I możemy porównać wtedy, jak dużo po pierwsze dzieci zapamiętały wyrazów, a później co z tym zapisem, jak ten zapis wygląda. One sobie mogą pomagać przy tym zapisie. Jak długo ukazujemy te wyrazy, pyta pani Iwona. Myślę, że to jest tak, że każda z pań pracuje z inną grupą dzieciaków i to już panie decydują, ile dać im czasu na obejrzenie tych wyrazów. Myślę, że najpierw można spróbować krótszego czasu. Najwyżej tych wyrazów będzie trochę mniej, które zapamiętały. Ważne jest tylko, żeby właśnie każdy uczeń miał szansę tutaj zapisać ten wyraz, niezależnie jak pisze. Inna rzecz, już teraz przejdę do jeszcze innych rzeczy, które są związane właśnie z budowaniem wypowiedzi u dzieci, to są kostki, do których bym panie zachęciła. Czasami siadamy w kręgu, niektórzy nauczyciele na przykład korzystają z konkretnych elementów, gdzie dzieci wyciągają z woreczka jakieś rzeczy i opowiadają historię. Kostki opowieści pozwalają nam wysnuć dłuższą historię. Oczywiście zachęcamy do historii, żeby miały jakiś sens, początek, rozwinięcie, zakończenie. I przy klasach młodszych może to być tylko rozmowa na temat właśnie jakiejś historii, a przy starszych klasach mogą to już zostać zapisywane całe historyjki, które mają wykorzystać obrazki, tak, które zostały wylosowane przez nauczycieli. Bardzo dużo teraz już jest na rynku takich kostek opowieści. One dotyczą na przykład tematów baśniowych, niektóre dotyczą domu, niektóre dotyczą sportu i tutaj bym mieszała właśnie różne kostki. I przy tych starszych dzieciakach nie tylko niech opowiedzą swoją historię, ułożą te kostki w logicznym jakimś ciągu, które potem będą mogły zapisać. My miałyśmy taki z koleżanką w swojej klasie taką grubą księgę, do której dzieci wpisywały swoje opowiadania właśnie z wykorzystaniem kostek opowieści. Czasami trudno jest stworzyć taką historię od tak po prostu, a taka kostka podpowiada nam pewne rzeczy, podpowiada nam jakieś rozwiązania. Więc tutaj zachęcam szczególnie jako inspirację do tych początkowych spisywanych opowiadań. Pani Danuta pisze o tym, że pani Aneta, tak, pani Danuta pisze o tym, że korzysta z tych kostek. Można też zrobić kartoniki z obrazkami, które będą dzieci losować. Mogą też być oczywiście rzeczy z jajek z niespodzianką, tak, jakieś, które trzymamy, albo jakieś małe zabawki, które nam zostają po naszych uczniach. Teraz jest taka króciutka część, którą chciałabym opowiedzieć o tym, jak to wygląda w szkołach Montessori. Trochę nawiązując do tego, o czym mówiłam wcześniej. I pokazując paniom, dlaczego akurat w tych ćwiczeniach, które pokazałam wcześniej, zaproponowałam któreś konkretne zabawy. Jeśli chodzi o edukację właśnie w szkole Montessori, o edukację językową, ona zaczyna się bardzo wcześnie, bo zaczyna się od usprawniania też ręki dziecka do aktywności pisania. Przez głównie już w wieku przedszkolnym, przez właśnie wzmacnianie tego chwytu trzema palcami, tego, brakuje mi słowa, któraś z pań może mi podpowie, chwyt,
pęsetkowy. O, chwytu pęsetkowego. Tak więc dzieciaki ćwiczą chwyt pęsetkowy, bo za chwilę będą trzymały już narzędzie do pisania. Tym narzędziem do pisania, z którym się rozpoczyna praca w edukacji Montessori, jest kreda. Jest kreda, którą piszemy na początku na dużej tablicy, a potem na mniejszych tablicach. Oczywiście wykorzystywane są zanim jeszcze kreda, to oczywiście piszemy też palcem po piasku, co jest znane już z innych metod i pewnie panie też korzystają u siebie na zajęciach. Następnie jest właśnie uruchamiana motoryka duża, gdzie piszemy po tablicy takie wielkie, wielkie litery, które znamy z szorstkiego materiału. Później przechodzimy na mniejsze tablice z dzieciakami, więc znowu powtarzają wzór litery, które już poznały, na mniejszych tablicach i następnie ta liniatura coraz bardziej się zmienia. I kiedy pojawi się już linia na kartce, i też tutaj tych liniatur jest kilka w pedagogice Montessori, to będziemy pisać ołówkiem, jako tym materiałem miękkim. Dopiero zalecane jest rzeczywiście późniejsze wprowadzenie innych narzędzi do pisania i wtedy już zalecane jest pióro, więc nasze dzieci są w drugiej, trzeciej klasie, w zależności od tego, jak estetycznie wygląda ich pismo, są zwykle ubrudzone atramentem. I tutaj jest ruchomy alfabet. Ten ruchomy alfabet dzieci wykorzystują do układania właśnie wyrazów, Mają losowane na przykład właśnie z konkretnego jakby poziomu trudności obrazki bądź przedmioty i układają te wyrazy na dywanikach, idąc po konkretną literę, wracając, układając, idąc i układając kolejną. I to trochę przypomina zabawę właśnie z pętlą, którą wcześniej Panią pokazałam. Znowu jest tak, że dzieciaki, tutaj duże znaczenie ma właśnie to budowanie wyrazu. Nie dość, że usłyszę jakąś głoskę, to ona za chwilę ten wyraz musi zostać przeze mnie przeanalizowany i muszę go zbudować. Pojawiają się oczywiście błędy, na te błędy nauczyciele Montessori nie wszystkie zwracają uwagę na pierwszym etapie. Zwykle wyłapuje się dwa, maksymalnie trzy błędy, żeby też uczniów nie zniechęcać. To, co jest fajne właśnie przy takim ruchomym alfabecie i układaniu przez dzieci wyrazów, jest to, że za chwilę go złożymy i jakby nie utrwali się nam taki błąd, nawet ten, na który nie zwrócimy dziecku uwagę. Podobnie jest, o i tu jest taki element, do którego panie bardzo, bardzo chciałam zachęcić, który można spokojnie zrealizować też w swoich klasach. W edukacji Montessori wszystkie części mowy, wszystkim częściom mowy odpowiada jakiś symbol. Czasownikowi odpowiada takie duże czerwono, przymiotnikowi, jako że jest związany z czasownikiem, odpowiada mniejsze koło pomarańczowe. Rzeczownik bardzo ważny, to jest trójkąt związany z przymiotnikiem i z liczebnikiem, więc tutaj są trójkąty. Bardzo zachęcam panie w momencie wprowadzania właśnie gramatyki na zajęciach. Tutaj tych części mowy jest dużo i dzieciaki nasze rzeczywiście pod koniec trzeciej klasy znają znacznie więcej części mowy niż jest w podstawie programowej. Niech panie zobaczą tutaj na górze dość niewyraźnie, ale tutaj jest właśnie treść piosenki W las w kotek na płotek. Tak? I mruga. I tutaj są porozkładane te symbole. My oczywiście zaczynamy z dzieciakami od wprowadzania rzeczownika i czasownika na początku i kolejnie przymiotnika i przysłówka. I dzieciaki we wszystkich swoich wypowiedziach, takich pisemnych, mogą właśnie zaznaczać, domalowywać te symbole nad budowanymi przez siebie zdaniami.
I w drugą stronę to działa. Za chwilę pokażę tutaj na przykład, tak? Tutaj mamy wpisane zdanie. Szara mysz cicho piszczy. Zadaniem ucznia było znalezienie w pudełku konkretnego symbolu i pod ułożenie pod tym zapisem, tak? Czyli tutaj jest trójkącik odpowiadający za przymiotniki, jest nasz rzeczownik, jest nasz przysłówek i jest nasz czasownik. Zachęcam. Szczególnie ciekawie wyglądają właśnie opisywane przed chwilą przeze mnie opowiadania budowane na podstawie kostek opowieści, kiedy już uczeń w klasie trzeciej poznał ileś części mowy i jego opowiadanie nie dość, że jest bardzo ciekawe, samą treść ma ciekawą, jest jeszcze kolorowo ozdabione właśnie tymi oznaczeniami, gdzie już dzieci kredkami po prostu rysują w swoich zeszytach. To jest rzecz, którą bardzo łatwo można rzeczywiście przenieść też do klasy takiej, jak mówią nauczyciele w szkołach Montessori tradycyjnej, czyli takich klas zwykłych, w których nie pracuje się metodą Montessori. Jak byłam na kursie Montessori, to zastanawiałam się, czy powinno się jakby nadawać szyfr już czemuś, co już jest raz zaszyfrowane nazwą, tak, czasownik, rzeczownik i tak dalej. Ale z praktyki używania tych narzędzi, akurat do nauki gramatyki, naprawdę serdecznie Panią polecam, bo możemy dzieciakom przysłonić i dać sam wzór stworzony właśnie z trójkącików i z kółek i oni sami będą budować zdanie pod jakiś wzór. Możemy dzieciom dać zdania, gdzie będą musiały na przykład podpisać je tymi symbolami. Także można korzystać w dwie strony z tej aktywności. Do tego zachęcam. Myślę, że spokojnie, jak Panie wpiszą sobie właśnie gramatyka Montessori przez internet, to jeszcze więcej informacji na ten temat mogą Panie znaleźć i być może nawet zainspirują Panie pomoce, które są już gotowe i pokazane i coś wpadnie Panią w oko i pokażą Panie dzieciakom w klasie. Bardzo fajna rzecz. Ten poprzedni plakat, który tutaj był właśnie, to jest plakat, który właśnie można kupić i zawiesić sobie w sali. Tylko w klasach 1-3, zwykle w szkołach takich tradycyjnych, nie wprowadza się aż tylu części mowy. Być może zainspirowałby taki plakat panie w klasach starszych, 4-8. Czy są jakieś pytania może do tych elementów, o których mówiłam wcześniej? Mogę się teraz skoncentrować już na paniach. Gdzie można zdobyć takie pomoce do pracy? Pomoce Montessori są dość drogie. Więc, ale można je poszukać ich na stronie Topik i na stronie Edukarium. Nawet żeby mogą sobie Panie przejrzeć te strony, żeby być może znaleźć alternatywny jakiś pomysł na taką pomoc, którą możemy same wykonać. Większość tych rzeczy, które Panią zaproponowałam, to są rzeczy do wykonania na kartkach, A4, bądź właśnie też tutaj jedna z Pań wspominała, warto zalaminować niektóre rzeczy, żeby już mieć je na dłużej. Pomoce Montessori są bardzo drogie, tak, Pani Kasiu, są bardzo drogie, dlatego właśnie warto samemu próbować sobie uzupełniać to w jakiś swój sposób.
Dziękuję bardzo. Tak jak wspominałam, ta forma jest dla mnie rzeczywiście dość trudną, bo nie widzę pań, więc nie wiem do końca, nie widzę, jaki jest odbiór i czy wszystko, co mówię, jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na warsztatach, czy matematycznych, czy językowych. Jeśli są panie, które znam z warsztatów matematycznych, to serdecznie pozdrawiam. Daria, już przekazuję ci kontakt z paniami.